stanie się wreszcie wyremontowana ulica Obozowa, która się łączy z dworcem. Jest to takie główna ulica przez miasto. Ona dobiega do tego przysłowiowego trójkąta Dębowskiego. No i jeżeli już będziemy mieć wyremontowaną tę ulicę, co nadchodzi, no to na tym trójkącie bermudzkim wypadałoby coś konkretnego wybudować, jakąś świetlicę, jakiś dom, o którym my na Radzie Osiedla debatujemy mocno, mamy swoje propozycje, wnioski i tak dalej. I to centrum, począwszy od dworca poprzez ulicę Obozową, które by się kończyło na tym trójkącie bermudzkim, gdzie coś by tam powstało dla osiedla. No i to by było takie serce osiedla. No proszę panią, jeżeli tu nie będzie pracy, no to jest najważniejsze. Jeżeli ludzie nie mają pracy, to wyjeżdżają i tu po części się starzeje, no to dlatego mamy robić tutaj jakieś centrum kulturalne. Ale my to na... A co pan myśli, że starzy ludzie już nie potrzebują żadnej rozrywki, są na emeryturze? Przecież są te sobie jazdy na grzyby, no. Zostaje coraz mniej profesorów. Jak widzimy, towarzystwo, które dzisiaj przyszło, to w większości są emeryci, tudzież ludzie zbliżający się do emerytury. Ja mam parę zastrzeżeń dotyczących Zasola, ale też Oświęcimia sensu largo, że tak powiem. Więc po pierwsze, dlaczego ulica Obozowa, którą tutaj część mieszkańców uznało za główną arterię tego miasta, jest w stanie, że przypomina, nie wiem, ziemniaki może tam zasadzić za chwilę, bo ja boję się tam po ciemku chodzić, boję się wracać do domu tą ulicą, po prostu boję się złamać nogę. Kto wtedy będzie za to odpowiadał? To jest raz. Po drugie, widziałem już Japończyków, którzy swoje walizki na półkach ciągnęli po asfalcie. To jest druga sprawa. Kolejna sprawa, dlaczego na dworcu PKP nie ma żadnych oznaczeń, w którą stronę jest droga do Muzeum Auschwitz? Przecież Muzeum Auschwitz to jest takie miejsce, które odwiedza najwięcej ludzi w Polsce. 1,5 miliona ludzi rocznie przyjeżdża do Auschwitz z całego świata, a my tego nie potrafimy w żaden sposób wykorzystać. Mało tego, nie potrafimy nawet zrobić tabliczek, w którą stronę idzie się do Auschwitz. Ci biedni Japończycy pytają się po angielsku, a nikt oczywiście nie potrafi odpowiedzieć, bo nie zna tego języka. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest wykorzystanie Muzeum Auschwitz, które mam nadzieję, że znajduje się w granicach administracyjnych osiedla Zasole. Dlaczego przy Muzeum Auschwitz nie funkcjonuje żaden autobus, żaden przystanek, który by dowoził ludzi do centrum tego miasta, na rynek, gdzie tak szczycimy się takimi zabytkami jak odremontowany zamek z wieżą, czy też synagoga, czy też będący obecnie w remoncie rynek. Dlaczego nie ma żadnej tabliczki, która pozwalałaby ludziom po zwiedzeniu Auschwitz zostawić pieniądze w lokalach gastronomicznych w centrum Oświęcimia, tylko oni muszą uciekać do Krakowa, wsiadają do autobusu i od razu uciekają. Moje nazwisko Witomicz, imię Mieczysław. Ja chciałem się odnieść w trzech kwestiach, potem jeszcze, bo myślę, że ta debata będzie trochę trwała. Po pierwsze, z Lizy jesteśmy w kwestii 1990 roku, ponieważ my już tego osiedla nie będziemy tworzyć. To osiedle będzie tworzone przez nasze wnuki albo nasze dzieci. Nasze dzieci nie, bo wyjechały. Nasze wnuki nie, bo ich nie ma w Polsce i na Zasolu. Zatem to strategiczne pytanie i kieruję w kierunku do pana prezydenta obecnego, czy pełniącego obowiązki prezydenta, bo jest to w kompetencji, w gestii władz miasta, żeby coś czynić, coś robić, żeby nas wszystkich tutaj zatrzymać. Myślę, że tutaj bardzo dobrze pan zdefiniował wiele problemów, ale oczywiście odpowiedzi nie ma prostych, bo jakby one były, to by były dawno, dawno zrealizowane, bo przecież ta próba, zresztą sam pan o tym powiedział, realizacji pomysłów na osiedle Zasole tworzy się przez 60 lat. Przecież to nie jest tak, czy ja, czy poprzedni prezydent, czy jeszcze wcześniejsi, mieli dokonać nagle coś, jakiegoś odkrycia i zrobić coś, co zamknie sprawę, rozwiąże wszystkie problemy. Nie, każdy dokłada jakiś element, cząstkę do rozwoju, bądź nie. Ale zakładam, że każde działanie powinno i powoduje jakieś rozwiązania w danym czasie. Oczywiście jest współczesny czas, wchodzi inne wyzwania. I taka generalna uwaga
Znaczy, ja się nie zgadzam z jedną zasadą, że oto prezydent, rada miasta, radni mają monopol na mądrość. Monopol na wiedzę, jak miasto się rozwija. Nie, absolutnie nie. To po pierwsze. A po drugie, i ja uważam, państwo powinniście się z tym zgodzić. Tak naprawdę rozwój miasta tworzymy wszyscy wspólnie. To nie jest tak, że o rozwoju miasta, jak to miasto się rozwija, decyduje prezydent, radny. Nie, proszę państwa. To państwo też decydujecie. Dał pan przykład spółdzielnia, realizując na przykład kolejne ocieplenia budynku, powoduje, że przestrzeń osiedla się zmieni. Ja powiem i tak, że przejeżdżając przez osiedle Zasole, tej substancji jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeszcze wiele wyzwań przez spółdzielnię. Tak samo w przypadku każdego indywidualnego. Jeżeli ktoś wybuduje sobie dom, zadba o niego, będzie miał porządek wokół, to tu też mamy ładne osiedle. Przecież ja nie decyduję, czy on trawę wykosi, czy on dupki wymaluje. To my wszyscy o tym decydujemy. Pójdziemy za ten budynek, zobaczmy, co tam jest z tyłu. Czy ja to zrobiłem? Ktoś tak dba i tam nie jest zbyt pięknie. Więc ja tylko mówię i chcę zwrócić uwagę, że, proszę państwa, to nie jest tak, że odpowiedzialność spada na kogoś innego. Oczywiście, że tutaj władze miasta są tym ważnym elementem, które kreują tą rzeczywistość. Ale każdy z państwa też się dokłada. Albo się nie dokłada. W jednym czy mniejszym stopniu prowadzi działalność gospodarczą, czy nawet pracuje. Do tego się też dokłada. To może taka uwaga ogólna, uważam, że to, ja staram się to wszędzie podkreślić, że, bo to nie jest tak, że, żeby zrzucić wyłącznie na kogoś jedną odpowiedzialność, że nie wiem, za stan, sytuację gospodarczą, czy rozwój miasta odpowiada jedna osoba. Nie. Odpowiadamy za to wszyscy. W jakim stopniu? Większy, mniejszy, ale wszyscy. Oczywiście wiele osób się do tego przyczyniło przez swoją pracę, przez te wiele, wiele lat poświęci. Natomiast, proszę państwa, co do dyskusji na temat funkcji danego osiedla. Musimy też przyjąć jedno założenie, że nie będziemy tworzyć jak gdyby osiedla i wszystkie funkcje mamy zrealizować w danym osiedlu. My jesteśmy miastem, które składa się z 12 osiedli. I trudno budować 12 miast, żeby wszystkie funkcje były realizowane w poszczególnym osiedlu. Tak się nie da. Mamy pewne fakty zastane. Mianowicie no, przez historię, przez układ komunikacyjny. Różne rzeczy się już stworzyły, których nie odmienimy. Między innymi układ komunikacyjny na Zasole. Przecież go nie zmienimy, nie przepniemy tych ulic nagle w inną stronę. Możemy mówić o modernizacji tych ulic. Ja się osobiście zgadzam, że w Oświęcimiu mamy takie trzy przestrzenie, które stanowią mimo wszystko pewne oddzielne części. Czytać, iż na pewno osiedle Stare Stawy, które jest mniejsze, również składa się z mniejszym osiedlem niż Zasole, i ma właśnie taki nowy budynek, którym jest taki malutki dom kultury, który pełni funkcję, choćby dzisiaj, szanowni państwo, spotykając się dzisiaj, no, musieliśmy znaleźć miejsce, gdzie jednak mogliśmy przyjść, gdzie można usiąść, gdzie możemy się wszyscy ze sobą spotkać. No, na Zasole niestety nie ma takich miejsc. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że możemy spotkać się w szkole, ale szkoła raczej nie pełni takich funkcji. Myślę, że oczywiście moglibyśmy się również spotkać choćby przy jakiejś salce parafialnej przy kościele, gdzie też są takie miejsca, ale jednak na Zasolu brakuje według internautów miejsca, jakimś byłby właśnie dom, mały osiedlowy dom kultury. Nawet pojawiają się takie stwierdzenia, że na Zasole to jest taka pustynia kulturalna, gdzie tak naprawdę nic się nie dzieje, ponieważ jeżeli możemy powiedzieć, że jest spełniana ta funkcja sygnalniana, jest usługowo-komunikacyjna, ponieważ Zasole jest dobrze skomunikowane, linia 5 choćby, czy 10, jest oczywiście gastronomia, są sklepy, jedne powstają, drugie się zmieniają, ale jednak nie ma tej funkcji kulturotwórczej. Ktoś może powiedzieć tak, MDSM realizuje te funkcje, ale jednak nie jest to nasz dom osiedlowy. Wiem, że Rada Osiedla Zasole, tutaj nie chciałbym też wywoływać bezpośrednio, ale też czyni środki i kroki jakieś, aby ten dom osiedlowy mógł w jakiś sposób powstać. Pytanie brzmi dokładnie, gdzie mogłoby coś takiego powstać, bo czy bezpośrednia lokalizacja przy kilkaset metrów od
Muzeum Auschwitz, czy to jest najlepsza lokalizacja według Państwa? Ja tego nie wiem. Możemy oczywiście powiedzieć, wracając na przykład do osiedla, też ja to oczywiście wszystko cytuję z komentarzy, które jednak anonimowe, ale pojawiają się w internecie. Ulica Tysiąclecia na osiedlu. Każdy wie, jak jest wyremontowana. Plany rewitalizacji Placu Pokoju. Oczywiście bardzo ciekawa inwestycja. Pytanie brzmi na przykład, czy nie należałoby Zasole, to osiedle Zasole, połączyć z osiedlem Błonia, podobny taki. W Radzie Osiedla i od mieszkańców słyszymy, że Plac Zabawny Dzieci, Osiedlowy Ośrodek Kultury, czy też Świetlica Osiedlowa jak najchętniej byłaby w tym miejscu przez mieszkańców widziana. Stąd my takie wnioski do budżetu przedstawiamy, do projektu budżetu miasta i również radni przedstawiają takie wnioski do projektu budżetu. I ja ten wniosek co roku ponawiam i proszę o przygotowanie projektu takiego osiedlowego ośrodka kultury. Szanowni Państwo, nasze propozycje z tym związane, to znaczy z tą osiedlową Świetlicą, dotyczyły kilku budynków, a to w telekomunikacji miejskiej budynku, a to tutaj w obiektach opuszczonych przez Państwową Straż Pożarną. Teraz jeszcze pojawiły się puste obiekty w postaci budynków po byłej jednostce wojskowej, o którą też prosimy, żeby je w jakiś sposób zagospodarować i wykorzystać. Jest też budynek, w którym Rada Osiedla Zasole ma swoją siedzibę przy Obozowej 16, ale jest to budynek PEC-u administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No i ewentualność jeszcze taka, gdyby się pojawiła, że tam można by tę funkcję osiedlową taką zlokalizować, to byłoby bardzo fajnie, z tym, że w tym momencie musiałoby się stamtąd wynieść jakby podmioty, które prowadzą tam działalność komercyjną związaną z wprowadzeniem fitness między innymi, a tego byśmy może nie chcieli, żeby pozbawiać ludzi miejsc pracy i przede wszystkim ten budynek cieszy się zainteresowaniem właśnie mieszkańców z tego względu. Więc szanowni Państwo, ma tylko jedną radę osiedla, gdzie Państwo spojrzycie w budżet miasta, tam na ostatniej stronie jest podział środków dla wszystkich 12 rad osiedli poświęcimy, to jesteśmy jedną radą na 9000, no w tej chwili liczba mieszkańców jest 8000. Na zasobu. Taka jest podana w budżecie miasta, niemniej jednak w ubiegłym roku jeszcze było 9 tysięcy. Więc jak spojrzycie Państwo, to zobaczycie, że na osiedlu po drugiej stronie Soły jest kilka rad osiedli, one noszą nazwy wschód, zachód, północ, południe. My mamy tylko jedną radę. Zasole jest ogromne, jest zróżnicowane pod względem zabudowy i charakterystyczne z pewnych względów, więc tych potrzeb mieszkańców i społecznych oczekiwań, tak jak Państwu napisałam, jest bardzo dużo, adekwatnie do tej właśnie zróżnicowanej zawodowej. Wszyscy wiemy, jaki jest stan trudny Zasolu. Piszemy o tym od kilku tych naszych numerach tej osiedlowej gazetki, czy też ulotki, jak ją nazwać. Piszemy o tym Państwu, że ulica Obozowa będzie remontowana w latach 2013-2014. Już zaopiniowaliśmy projekt, który jest bardzo ładny, tak jak mówił tutaj pan Janusz Wielu, pełniący funkcję prezydenta miasta. Jest to projekt bardzo ładny. Będziecie na pewno Państwo zadowoleni. Znaliśmy w Kite Parku tutaj. I nie wiem, jakiś zupełnie dziwny pomysł się pojawił, aby o lokalizacji z Kite Parku decydowała młodzież poprzez głosowanie w internecie. Czyli na przykład 14-latek gdzieś tam z osiedla ma decydować, gdzie ma być lokalizacja Sky Parku. Ja nie wiem, kto panu podsunął taki pomysł, ale taki jest straszne nieporozumienie. No to jak mieszkańcy Zasola, jak to się ma do pana słów, że to oni powinni decydować o takich kwestiach? To jest jedna rzecz do pana prezydenta. Mam nadzieję, że taki pomysł nigdy w przyszłości się nie pojawi. Jeżeli ma to być autentyczna, prawda, decyzja wynikająca z woli mieszkańców. Kolejna kwestia to kwestia drzew osiedli. Trzeba by zapytać mieszkańców, czy chcą wyciąć wszystkie drzewa osiedli, bo jest dramatyczna sprawa. Nie wiem, czy Państwo to robią dla pieniędzy, czy może, no,
pan wiceprezydent zaszokował mnie swoją wypowiedzią, że ma, wynika to z nowej koncepcji, nie wiem, zieleni miejskiej, gdzie w ustawie jest coś takiego napisane, że można wyciąć większość starych drzew w Oświęcimiu w imię nowej koncepcji prawda, no, gospodarki miejskiej czy coś takiego. Kolejna kwestia konkretna, trzecia, pani radny tutaj. Otóż nie wiem z kim się pani konsultowała, mówiąc, że mieszkańcy Oświęcimia chcą zabudowy trójkąta. Otóż ja jestem na przykład temu zdecydowanie przeciwny i popieram pana prezydenta, który tutaj mówił, że jakiś park czy jakiś powiedzmy większy obszar, żeby ludzie mogli tam przyjść, odpocząć, prawda, nie mieszkali czy przebywali na ławkach w bloku. I nie było żadnego referendum i nie może pani wypowiadać się w imieniu mieszkańców Zasora tej kwestii. Będą próbnie może pani. Proszę powołać się na badania, na referendum. Ile osób? To, że pani porozmawia z mężem czy kilkoma znajomymi, to nie jest jeszcze opinia mieszkańców Zasoru. Na 8000 osiedle takich wiele ludzi zainteresowanych bezpośrednio debatą, to jest naprawdę niewiele. Jeszcze po Europie widzę, jak się angażują ludzie w innych krajach europejskich, no ale potem ludzie, którzy od nas wyjeżdżają i mają możliwość zobaczenia, co osiągają. A to samo się to, że państwo nie robi. Także chciałem wyrazić ogromne współczucie obecnie rządzącym tym miastem i radnym Radzie Osiedla, bo to nie jest proste zadanie. Na wdzięczność państwa nie macie co liczyć, bo zawsze jest wielu ludzi niezadowolonych, więcej niezadowolonych niż zadowolonych, albo tych, którzy wyrażają niezadowolenie. Natomiast myślę, że patrząc z perspektywy czasu na to, co się osiąga, to naprawdę efekty są, kto obserwuje, pan Wójtowicz zaznaczył, kto żyje dłużej i obserwuje na dłuższy czas, bardzo wiele dobrego udało się osiągnąć i problemy, z jakimi się spotykaliśmy w roku 1996-2000, naprawdę zmieniły niesamowicie, czy zupełnie inne problemy w tej chwili się pojawiają. To zagrożenie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji, likwidacją w ogóle części osiedla tutaj, Zasola, minęło. To, że firmy miały być całkowicie wyprowadzone, no widzimy, że większość firm, te, które padły, to padły, ale te, które się utrzymały, znowu się wracają i jest dużo miejsc pracy w obrębie ulicy Kościelnego w tamtym rejonie. Mimo wszystko to jakoś trwa. Czyli to nie umarło, ale się odradza. I proszę państwa, na wszystko potrzeba czasu, na wszystko potrzeba cierpliwości, żeby wiele można było osiągnąć, że wspomnę naszą uczelnię oświęcimską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Wszyscy mówili, że to była utopia. Nie dało się tego osiągnąć. Udało się, walczyliśmy, udało się. No na pewno trzeba o tym mówić i w jakiejś perspektywie na pewno to warto zrobić, bo te funkcje związane z kulturą, z pewnymi usługami, nazwijmy publicznymi, w takiej formule muszą być rozwiązane.